Jedziemy dalej w... O, fuck. Jedziemy dalej z koksem. Cofnąłem się do planszy tam, gdzie... Znaczy, jakby szybką podróż zrobiłem, żeby się cofnąć do tych wyzwań. Zaraz zobaczymy, z czym to się je. Kurde no, co za szajs. Bo nie mam tego, nie mam shotguna i skończyło mi się ammo po prostu. Więc... szybka podróż, czekajcie. Szybka podróż, to było to. Nie muszę zobaczyć do czego... O, 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 to było to. Arun Morgun, czy coś takiego, muszę zapamiętać. Się na teren. Zalecana ewakuacja. Muszę zapamiętać, że to nie są te długie wyzwania, tylko to są te takie zwykłe. To mamy zaliczone. To jeszcze mamy jedno do zrobienia. Czyli po prostu wyzwanie. Nie wiem, czy to tu? Coś takiego chyba. Tylko jak tu wejść? Może nie, może wcześniej jedno. Patrzmy, dokąd się przenosimy. Biura. To są te biura, tak? To są te biura. I to nie jest to, więc jeden wcześniej pewnie. O właśnie. O kur... diabeł. Ale mapa jest ta sama co ostatnio.
O Jezu, dwa? Umiera. Jest. O Jezu, ten. Gdzie on jest teraz? Dobra, lepiej do niego nie podchodzić. HP. Padł z tego, z rowerka, co mi się zdaje. Nie wiem, gdzie on jest. Aha, tutaj, dobra. Gdzie on jest?
wiem, gdzie on jest. I to mnie boli. O kurde, skończyło się. Zajebiście. Ach, porobione. Dobra. No niestety, wyzwania nie zrobię. Ale chyba wszystko odkryłem, co się dało. Szybka podróż na sam koniec w takim razie. Tak, dobrze, dobrze mówię? Czy jeszcze się zaraz okaże, że coś żeśmy pominęli? Chyba wszystko jest. Już żadnych znaków zapytania nie widzę. Ale sobie teraz postać ulepszymy. Jednego wyzwania nie zrobiliśmy, ale to poprawimy kiedyś. Patrzcie na to. Nagrody mi lepiej pokażcie, jakie dostałem. Ach, zajebiście, żadne. No właśnie to jest problem, nie? To jest problem z tą grą, że ja tu takie piękne rzeczy robię. Gram przez godzinę i nic nie dostaję za to. Nawet punktu jednego, żeby co skina zmienić. Zniszczyłeś 68% sił okupacyjnych. Bez kapłanów demony nie opanują ziemi, jak marzyła Kanmaker. Został jeden kapłan, lecz straciłem jego sygnał. I nie mogę to już namierzyć. Pięć razy mówiłeś o tym, że straciłeś sygnał. Doktor Hayden zdoła go znaleźć. A to jest doktor Hayden? Zgrywa się na główny komputer twojego statku. Architektura układów jest podobna. W ten sposób. A to wirus. Ostatni kapłan aktualnie przebywa na strażniku 1. Kanmaker chciała go ukryć tak, by niełatwo było go znaleźć. Jedyne sprawne przejście na strażnika 1 jest w jądrze Marsa. O kurde, jądro Marsa. Zaznaczyłem ci jego położenie, ale to będzie długa podróż. Nie istnieje prosty sposób dotarcia do jądra Marsa. Żadne ze znanych przejść tam nie prowadzi, doktorze. BFG 10000. Broń stworzył dr Samuel Hayden jako część przeciwdemonicznego pola siłowego. Zrozumiałem. Poszukuję współrzędnych BFG 10000. Nie da się tak po prostu wystrzelić dziury na powierzchni planety. Portal gotowy. Tu Ark. Nasz personel potwierdza, że Slayerowi udało się dostać do wieży doktora Haydena i odzyskać jego szczątki. Nie wiemy po co. Anonimowe źródło wewnątrz organizacji donosi, że doktor Hayden przewidział przybycie Slayera. Możemy mieć tylko nadzieję, że to prawda i że opór może być kontynuowany. No dobra. Pierwsza sprawa jest taka, że mamy tu kolejne... Gdzie to jest? To tu? Skin z Duma 1. Co to znaczy? Co, punkty doświadczenia mi teraz nie będą lecieć? Patrzcie na to. No i teraz są takie sprawy. Aha, że tu mamy to odkryte, to odkryte. No chyba te punkty pretorskie byśmy sobie wzięli, nie? No bo tak naprawdę te ulepszenia do broni to tak średnio mi są do czegokolwiek potrzebne. Niby te punkty pretorskie to nie jest taki hot towar, ale on mi przynajmniej coś daje w walce, jakiś bonus, nie? No jestem, coś mi tam, coś sobie upgrade'uje, a tak bez tego to tak średnio. No chyba, że skin z Duma 1.
kusi ten skin z Duma 1. W ogóle co to jest za broń? Jakiś miecz. Skin? No dobra, to biorę skina. Dobra, przekonaliście mnie. A zresztą nie musieliście mnie długo przekonywać, bo wiadomo, że skin to jest zawsze najlepszy wybór. Jak oni mnie w tym skinie zobaczą, to się na tym Marsie obesrają i to jest właśnie o to chodzi. Jezu, czy ja mogę już to zrobić? Czy ja już się mogę przebrać? Nie, ale mam 7 punktów. To bym na pewno sobie wziął, że zwiększone obrażenia zamrożonym. Szybsza zmiana broni i modyfikacji. No, szybszą zmianę broni też byśmy mogli sobie dać. No i teraz w arsenale naszym jest to i ja bym... Zabij z arbalestu następną liczbę kakodemonów. To są te z mordą, nie? Dobra. Dobra, i zadaj punkty obrażeń przy aktywnej tarczy energetycznej. Okej. Aha, dobra. No dobra, a ja bym się chciał przebrać. Jak to zrobić? No to nie wiem. Dobra, idziemy. Wystrzel dziurę w powierzchni Marsa. No piękna, podoba mi się ta misja, jak nie wiem, to jest taki... Taki w ogóle prosty plan. Zrób dziurę w powierzchni Marsa, do jego wnętrza oczywiście. Aha, bo to na tej asteroidzie jest. No dobra. A, tu ludzie jeszcze są, tak co ja myślałem, że oni wszyscy w rozsypce. Zajęły już niższe poziomy. Kierownictwo każe nam odpuścić. Co? Ale czemu? Zaczyna się. Robota będzie zrobiona. Trzeba posprzątać niższe poziomy. Hej! A ty kto? Nie możesz tu być. Obesrał się koleś. Patrzcie na to. Trochę daleko mamy. Wejść do BFG 10 tysięcy wprost przez tę placówkę. Uwaga, BFG 10 tysięcy strzela. Kwestia zasilania BFG 10 tysięcy też powinna cię zainteresować. Co walczą? Uwaga, Slayer dostał się do obiektu. Patrzę sobie, wiecie, bo
Niby tu nie ma żadnej znajdźki, ale w sumie mapy nie mam, więc nie wiem, może coś jest. Tylko nie ma tego jeszcze na mapie, nie wiem jak to działa. Tak będzie gadać non stop? W ogóle. Uwaga, player, zagrożenie maksymalne. O shit. Fuck, chyba najmocniejsze demony z piekła rodem demonicznego. Zostały tu podesłane do mnie. Tym go załatwimy. Kurde, ale jak będzie więcej tych demonów, w ogóle ta gra się taka trudna robi. I wcale się nie chce zrobić łatwiejsza w żadnym momencie, tylko ciągle taka trudna i trudna i najgorzej. Kolejna runa, której i tak nie wykorzystam, no ale dobra. Jakby mi więcej slotów na runy odblokowali, to by było spoko, nie? To był ten z Gandalfa. Ty, no trochę w sumie. Trochę tak wyglądał. Ja tak tą mapę oglądam, bo wiecie, bo ja tych znajdziek szukam, nie? 3x6. Dobra, tam jest jakaś znajdźka, ale dopiero dalej. Uwaga! O shit! Uwaga! BFG 10 000. O shit, zamknęło się. O shit. Uwaga, BFG 10 000 trzeba. A z tego arbalastu całego to mi poszło, czy nie zaliczyło tego? Bo miałem kakodemo. No dobra, zaliczyło na cię. Tu jest gdzieś znajdźka. Ale ona chyba jest tam, jak się z drugiej strony pójdzie. Zobaczymy. Aha, gdzieś tu na dole.
Musi nam będzie znaleźć za chwilę. Uwaga! PFG 10 tysięcy strzela. Wygląda jakby coś tu pod spodem miało być. Ale jasne. O, shit. Uwaga, BMG 10 tysięcy strzela. Okej. Uwaga, BMG 10 tysięcy strzela. O, shit. Na planach jest właz konserwacyjny na moście. Dobra, powiedzcie mi, jak się tu dostać lepiej. Bo ja się chcę tu dostać. Uwaga, BFG 10 tysięcy strzela. Okej, nie tędy. Aha, tu jest coś na dole jeszcze. Widzicie to? Coś się tam odblokowało. Pewnie będzie trzeba skakać z dalszej platformy jakiejś. A, to poszukam tego. Spokojnie. To pewnie skądś stąd się skacze. Czekajcie. Kurwa, też nie. Chyba, że tu się w dół zjeżdża i wtedy się idzie. No to może, dobra. Trochę zmaściłem to. Myślałem, że jednak to trzeba jakoś zmyślnie zrobić, a to po prostu trzeba było tu wejść. Uwaga. Bez jakiegoś głębszego. Zaraz mnie coś zrani i zginę, nie? O, mapa. Trzeba się naładować i zbroją, i wszystkim. I tu coś jest u góry. Aha, dobra, widzę już, tu się jakieś tłoki poruszają. Najprawdopodobniej, widzicie, trzeba wejść na któregoś i pojechać sobie do góry. Aha, bo to ogólnie też to jest zwykła droga. Myślałem, że to znów jakieś tajne coś, a to... Tu jest
punkt pretorski. Będziesz grał jak powychodzą te nowe DLC do Anno. O Jezu, a jeszcze coś ma wyjść? To pewnie bym grał. Wszystko zależy. Gazetkę mam. Dobra, idziemy do góry. Ale seria, nie boję się gościa. Niech no tylko spróbuje. No, zbroja obkupana, co? Kiedy te dodatki wychodzą i co to za dodatki? Oj, będziemy teraz celować w Marsa. Bo tu trzeba jak Slayerem być. Musimy pokonać Marsa. No dobra, ale jak my się dostaniemy, jak już wypalimy dziurę w Marsie? Kapsuła ustawiona na samozniszczenie. Idziemy dalej. O, patrzcie, mamy broń. BFG. Ewakuacja załogi na powierzchnię Marsa. Slayer nie zapewnił się, kurde. Zmień skin, no właśnie, tylko jak? Bo ja nie wiem, jak teraz zmienić skin. Nie da się teraz w tym momencie, ani w bazie, to trzeba wyjść do menu chyba. Fajne. Co to jest? Co już? Możesz użyć kapsuły ratunkowej placówki, by zjechać do jądra, ale stąd się do niej niestety nie dostaniemy. DLC Palan, którym usprawniasz produkcję jakieś departamenty, dodatek, który ma usprawnić produkcję rolną, dodaje jakieś bariery, żeby było mniej upraw rolnych, ale szybciej produkowały traktory. No to powiem ci, że rzeczywiście, bo problem był taki, że zawsze tych pól trzeba było mieć pełno. To nie było najfajniejsze. Coś tu cichutko. Z drugiej strony się jakoś tu można dostać. Tu jest chyba jakaś winda, albo... Czekajcie, gdzie to jest tu? Chyba jakaś ściana do wchodzenia. No bo tam jest zablokowane, nie chciałbym tu spaść, jeśli to się odblokuje za chwilę. Czekajcie, zobaczmy.
No nie, chyba trzeba po prostu zejść na dół i tyle. A później może się tędy wychodzi, czy coś w tym rodzaju. Modlisz się o przybycie Slayera, zbawcy ludzkości? O, shit. Gdzieś ten. Tu jest gdzieś totem, tylko nie wiem gdzie. Kurde, gdzie ten totem leży? Niech mi go ktoś znajdzie. Czekajcie, spróbujemy go z góry wypatrzeć, ale on może być gdzieś zamknięty. One są często tak pozamykane, że ich nie widać. Totem wzmacniający w pobliżu, ale gdzie? Ktoś go widzi? Chyba nie tam na dole, no nie wiem. Kurde, nie wiem, czy jest do niego dojście stąd. To jest pytanie. Był obok? Gdzie był obok? W którym miejscu? Znisz następną liczbę słabych punktów na działkach na ręcznych. Okej. Okay. Zabij bardzo dużego działa następnie. Gdzie był obok? Może on jest gdzieś tu. Mi się wydaje, że on jest tu zamknięty. O, jest! Dobra, widzę go. Rozwalę go jakimś granatem czy czymś. Nie wiem, czy to się da, bo on jest jakiś taki, jakby ma pole siłowe na sobie, ale to chyba nic nie zmienia. A bo go się łapą niszczy, no dobra. Ciekawe, czy ammo do BFG też nie wpada, widzicie? Za fajnie było.
ale zrobiłem. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Dobra, porobieni. Dobra, ale to się otworzyło i to też się... Nie, czemu to się nie otworzyło? Może się... Może jak tam zejdę, to się otworzy? Kurde, złamałem w pół. Aha. Czekajcie, czekajcie. No bo tu zrobiłem dziurę, ale po co ja ją zrobiłem? Niby tu jest... Aha, tu. Dobra. Zrobiliśmy sobie to wyzwanie. Dziwne, że nic nie wyskoczyło nam na mordę. A, widzicie? A, widzi się. Myśmy tam rozkminiali, jak tam dojść, a to po prostu do góry trzeba podjechać i w prawo. I już jesteśmy na miejscu. Proste. Ale mamy figurkę łowcy. Lepiej, marzenia się spełniają. Dostęp do mostka zdziałał na powierzchni. Ładowanie ręczne aktywne. Wiesz, że to jest broń, a nie teleporter. Ojo, on się z tego wystrzeli? Nie, no nie wierzę, naprawdę? Ale to jest po prostu do kutos. Dobra, ostatnią runę odblokował, jakiś achievement by mógł na Steamie wpaść, co? Ja bym dał. Oddaj krew śmiertelnym inaczej. Bądź bohaterem. Oddaj krew. Oddaj całą krew. Mhm. Katapultę jonową zaprojektowano do strzelania wyłącznie amunicją UAC kalibru 85. Wchodzę sekwencję strzału. Ognia. No to jest, kurde, magia. Jeden. To jest Slayer. O Jezu, to jest Dawidek przecież. No przecież to były Dawidkowe brwi, kurde, jak nic. Widzieliście to? Ile mam jeszcze zabić z BFG? O kurde, jeszcze dużo. I jeden klucz do czegoś tam. Dobra, ale może ammo zbierzemy, to będzie git.
pretorski punkt. Czekajcie. Dobra, widzę. Płyta. Dobra, ale tu jeszcze jedna znajdźka jest, a oni mnie chcą wysłać do domu. No i to mi się podoba. Też nie jest ten. A tam jak się dostać? Czekajcie, bo się troszeczkę zamotałem. Chyba, że tu trzeba zeskoczyć na dół. Ty, o, to najdziwniejsze przejście mapy, jakie widziałem. Czemu tak dziwnie się chodzi? O, shit! Pokopało prądem. Niefajnie. Czuję, że tu zaraz jakiś bydlak wyskoczy. Kurde. Jedną znajdźkę straciłem. Jak się tam wraca? Dobra, wrócimy się na sam koniec. Ale sobie tu zrobimy questa. Znaczy wyzwanie mamy do broni, nie? Że trzeba ich tam iluś zabić. To jak znalazł. Co to było? O, shit, ktoś do mnie strzela. O, shit. O, doszedłem. Dobra. No, straciłem na nim BFG, no ale... Warto. Mm-hmm.
Ktoś jeszcze? Tu jeszcze jest na jednym tym, tam, okej, dobra, widzę. Znaczy ja tam doslecę. Dobra. Mamy to. W ogóle fajna ta dziura w tym Marsie. Nie mam pytań. Co z tego, że ja mu ten pancerz rozwalam, jak on nie ma czułego punktu na stopie? Życia dodatkowe mam, przydadzą się. Tu u góry coś jest. Teraz jest pytanie, jak tam wleźć? Czy po prostu wybić się z tego i wrócić? Tak zrobimy. To muszę to lepiej zrobić. Execution musi być na wyższym poziomie. Aha, no to teraz zdrowie na krew. Dopóki masz maksymalny poziom zdrowia, dopóki masz pancerza chyba, bo my pancerza mamy często maksymalny. Pancerz ulepszony. No dobra, ale gdzie ja mam iść w takim razie? Aha. Aha, bo to mnie tu, to ja się zastanawiam, po co ja tam tak skaczę? Dobra, jest klucz. Działa. O shit. Trzeba jakoś skoczyć.
Gdzie to jest? Tu. O, tu, dobra, widzę. Aha, ale jak się tu dostać? Widzicie? Gdzieś jest jakaś... Coś do rozwalenia łapą jest. Czy to jest luz? A nie, to z dwóch stron jest. Stąd przyszliśmy, nie? Płytka. Klucz Slayera zaraz weźmiemy. Chyba zanim bramę Slayera zrobimy, to jeszcze pójdziemy, to pójdziemy normalnie questem. My się tam po prostu co najwyżej cofną po wykonaniu misji całej. Strasznie szybko mu się broń teraz zmienia i to bardzo mi się podoba. Tu jest jakaś winda. Albo to jest... Skąd tu się tyle tych macek wzięło? Korpek, dzięki za zasubskrybowanie, 62 lata suba. Dzięki za wsparcie. Dobra, i teraz idziemy tu. Co tam u ciebie, Korpek? Jak tam życie w czasie kwarantanny? Aha, i my się teraz wystrzeliwujemy. Wytyczam tor lotu na Marsa. Obliczam wektory ciągu. Start za 3, 2, 1. Stój, to koniec. Jaki koniec? Nie będę się mógł cofnąć? Gdzie musi się rozumieć, że musimy mieli być dziurę w Marsie zrobić do jądra, więc to nie wygląda jak jądro Marsa, to wygląda jak jakaś świątynia. Nie, nie, to jeszcze się patrzcie. To są ten, to jest jeszcze ciągle gramy. Dobra, moi drodzy, przerwę zrobimy. Bo tu widzę, że jakieś grube rzeczy się tu dzieją, więc zróbmy sobie przerwę. Jak to przejdę, to on mi pozwoli iść na szybką podróż do tyłu, spokojnie, bo to są połączone mapy.